Cześć! Tym razem wybraliśmy się do Azji Południowo-Wschodniej. Jest to nasz kolejny wyjazd i na naszej liście znalazły się Tajlandia, Wietnam, Laos i Nepal. W czasie naszego dwumiesięcznego wyjazdu nagraliśmy mnóstwo materiału, na którym można będzie zobaczyć lokalne środki komunikacji, ludzi, jedzenie, a także po prostu przebieg naszego całego wyjazdu i jak to można będzie zaplanować. Jeżeli jesteś zainteresowany tym, zapraszam do oglądania tego odcinka. I'm not where I'm supposed to be. I'm going in circles, going in circles. I should get away from here. There's a better place for me, better place for me. Trying to play my symphony, but there's so much noise around, so much noise around. Constantly fighting for space. I need to clear my mind, need to clear my mind. I wanna be empty, be empty. Cześć, robaczki. Słuchajcie, mamy 11 lutego, jesteśmy cały czas w miejscowości Danang, ale dzisiaj już przyjeżdżamy do miejscowości Hue. No i zaczynamy kolejny odcinek z kolejnego dnia, więc dzisiaj teraz idziemy coś zjeść po prostu, bo i koło hotelu, bo o 12.40 mamy ten pociąg. Później pójdziemy na plażę, jeszcze się przejść, ostatnie oddechy, ostatnie zanurzenie stóp w morzu południowochińskim. A później jedziemy podobną malowniczą trasą do Hue. W Hue będziemy, znalazłem hotel na jedną noc tylko, bo chcę tylko kupić bilety na autobus i już jutro plan jest taki, żeby dostać się do Laosu. Będzie przygoda, ciekawa, chyba prawdopodobnie ciekawa, bo czytałem dużo negatywnych opinii rzeczy na temat tego autobusu, no ale chyba nie mamy innego wyjścia, więc tak robimy. Tu już tak, otwarte mają. Tutaj jest ta z banni, tylko babka, ale chcieliśmy do jakiejś innej, a jej nie ma. Jak zawsze w tym Wietnamie, nie wiadomo, co kiedy jest otwarte. Słuchajcie, nie wieje, a zobaczcie, jakie fale są cały czas. No, jaka pogoda jest. No, super jest pogoda. W ogóle luty tutaj w Danang jest chyba jednym z lepszych miesięcy, nie? W ogóle nasz hotel jest super, fajny hotel w ogóle, zajebisty, tyle że... Jest problem taki, że panie sprzątaczki przychodzą o 8 rano na korytarz i zaczynają tak nadawać, tak się tłuc, że to masakra, że się nie da spać. Ale co ty ode mnie chcesz, dziecko? Co ty chcesz ode mnie? Zobacz, zaczepia mnie. Młody wytrącił mnie z równowagi, to znaczy z mówienia. Więc i hotel generalnie jest zajebisty. Położenie jest super, łóżka są super miękkie, znaczy wygodne. No ale te kobiety, które się zachowują jak zwierzęta, nie wiem jak to dokreślać, sorry, ale no po prostu nieraz... Ludzie naprawdę się zachowują dziwnie tutaj i ten chaos w ogóle, ten hałas, już Kasia właśnie dzisiaj mówi, no już nie mogę, także już najwyższa pora wyjechać, mam nadzieję, że w Laosie będzie spokojniej. A Kasia jeszcze dzisiaj pracowała do 3 w nocy, więc ją też... Patrzcie te oczy. No nie masz tragicznych, muszę ci powiedzieć. Więc tak tutaj, no, ale Danang nam bardzo się podoba i... Myślę, że to jest to miejsce, do którego ewentualnie bym kiedyś wrócił. Mam dzisiaj zły dzień, ewidentnie. Bo myją podłogę, przepraszam za ten. Myją podłogę i... Znaczy podłogę i wszystko wylewają na ulicę, a płytki się ruszają i pod płytką była woda, natknąłem jedną nogą, na drugą mi poleciała woda. Co za... Mamy dzisiaj ewidentnie, tak, zły dzień. Wkurzają, że się gapią. Wkurzają, że hałasują, wkurzają, że myją podłogi w ogóle i że śmieci palą. Znaczy ja chcę powiedzieć, że w ogóle to jest tak, że ja nie powiedziałam, znaczy ja powiedziałam, że po prostu jak potrzebuję ciszy już. Tak. Dlatego, że tutaj w ogóle nie ma ciszy nigdy. Tak, nie? W sumie to jest prawda. Tak jak właśnie no nie, wieczorami czasami jak poszliśmy na morze, to był szum morza. No, ale generalnie cały czas jest tak po prostu, no bęb, dźwięk, coś się dzieje, muzyka, jak ktoś lubi ciszę, to może być tutaj przestymulowany nieźle. Za bardzo, tak. No i oni też nie mają jakichś takich ograniczeń. Po prostu gadają głośno, śmieją się, w ogóle nie przyjmują się. A my standardowo dalej w poszukiwaniu jedzenia. Cały czas. Aż jestem ciekaw w ogóle, wiesz, chcę zobaczyć później na kamerę, nagrywać ich z tyłu, jak się ten gapią na mnie. To jest ciekawe. Trafiliśmy po prostu na jakiś taki ryneczek, na uliczny, lokalny.
Mięso sprzedają w ogóle, zobaczcie jak wisi. Kwiaty, warzywa, owoce. Tutaj zobacz jaki ten. Tu jest cały bazar. No. W ogóle zobacz co tu się dzieje. Nawet nie wiedzieliśmy o tym. Nie przekonuje mnie. Boję się przed wyjazdem ryzykownie jeść. Tam zobacz, Loban Mi tak wygląda po prawej. No nie. A nie robi też kanapki. Słuchajcie, moje banh mi kosztowało 15 tysięcy u tej pani. Uczciwa cena, zupełnie uczciwa, nie dla turystów. Jakby niby turystycznie, niedaleko turystycznego miejsca, ale w ogóle nie ma turystów. Bagietka jest fajnie wypasiona i jest kurde dobra. A Kasia, jako że nie ufa tym ulicznym sprzedawcom i zawartości kanapek, przyszła sobie kupić w takim jakby miejscu, gdzie podają kawę, takim porządnym powiedzmy. Chociaż wiemy doskonale, że w porządnych miejscach też można się zatruć porządnie. Lepiej niż na tych ulicznych grakuchniach. No i banh mi tutaj kosztuje 19 tysięcy. Tak nawalone kurczaka dosyć mocno, a warzyw w ogóle prawie nie ma. Nie? Także nie spodziewajmy się zaskakujących reakcji. No ale smacznego wam. To idziemy jeszcze pożegnać morze. Już prawie spakowani jesteśmy i później zamawiamy graba, żeby nas zawiózł na dworzec, bo patrzyłem, że teraz 72 tysiące kosztuje dongów, więc to jest dwa funty z hakiem, czyli gdzieś około 11-12 zł będzie kosztował przejazd do dworca, to jest chyba z 5 km niecałe. Trochę taniej niż taksówką, bo taksówką chyba 150 ostatnio zapłaciliśmy, tak jakoś, tak się nawet zastanawiałem, czy nie przycinałem albo nie przyspieszałem jakoś liczników. Nie wieje tak mocno jak ostatnie dni, fale i tak są, zobaczcie, surferzy są. A ta góra po lewo fajnie wygląda, klimatycznie, w chmurach schowana. Dzisiaj jest zdecydowanie chyba lepsza pogoda, lepszy czas na właśnie korzystanie z morza, bo przez ostatnie dwa dni to takie mega fale były mocne. Co, nie idziesz moczyć stóp? Bo już za mało czasu mamy, nie? No. No dobra, to my się zawijamy zaraz, powoli, także pa pa morze. Już w naszym wyjeździe nie zobaczymy morza. O, nasz kierowca zaczął gadać, a ja chciałem ostatnie rzuty na Da Nang, na wspaniały most, który idzie ogniem i na całą tą wyspę, na której są hotele. No więc, przyjechaliśmy na dworzec. Pytanie, ile będzie opóźnione? Nie, 12.20 arrival time, 12.20 już jest. I normalnie jestem chyba w szoku, bo to jest chyba ten pociąg. No właśnie tak mi się wydaje. Słuchajcie, no kurde, jak to tak? Przyjechał na czas. Jak mamy chyba nasz wagon? Siedzenie 15 mam jeszcze. Zaraz zobaczymy, czy on się czymś różni od tego, co wcześniej jeździliśmy. Gdzie jest pan jakiś? Nie ma pana. Nikt nas nie sprawdza. Po prostu nie ma pana, wsiadamy chyba po prostu. No dobra, zobaczmy. Trochę luksusowiej chyba. Troszeczkę. I w ogóle więcej ludzi. Dużo białasów. Słuchajcie, no trochę jest lepiej niż w poprzednich pociągach, bo takie są siedzenia porządne. Ale trochę gorzej, no bo jest dużo więcej ludzi. Czy mniej miejsca? No tak wiesz, no mi się nogi mieszczą. Nawet jest taki podnóżek, wiecie? Jest podnóżek na stopy. A chowany jest, okej. Okay. O, super, zobacz. Oczywiście walnąłem się w głowę pod telewizor. I jest jeszcze tak, że no tak na szerokość są za małe, na te rozkładane fotele. No fajnie, że są rozkładane fotele, ale ten. No nie nam na chłopa takich gabarytów jak ja. Ale nic to, jedziemy. 3,5 godzinki mamy gdzieś tak jazdy. Są, nie wiem dokładnie, który ten przejazd będzie. O ten telewizor się walnąłem. No bo Wietnamczycy oczywiście nie sięgają nawet pewnie rynkowo. Brandowana koleje wietnamskie, zapieczętowana, co świadczy o tym, że ona jest nieotwarta i nie do lada, po prostu jakaś tam woda.
No spoko, naprawdę szok. Ten ruszył o czasie, w ogóle super jest, także... I on był zaznaczony SE4, ma numer i był zaznaczony na żółto. Nie wiem, czy to nie jest jakiś właśnie taki lepszy coś ala Express czy coś takiego. Nie wiem, czy oni w taki sposób to rozróżniają. Czy to jest po prostu rozróżniane nie na szybkość stawiane, tylko na przykład na jakość jednak tych wagonów i tego serwisu. No i niestety moja szyba po prostu nie nadaje się na nagrywanie. I tak jak właśnie w tych poprzednich, które były gorsze, to mogłem, mniej ludzi jechało, więc mogłem otworzyć po prostu okno i nagrywać przez nie. To tak tutaj niestety już się nie uda. Taki serwis chodzi, przydaje jakieś tam, nie wiem, rybki, nie wiem, co to w tych woreczkach jest tutaj na górze powieszone, ale bagiety, ma kawy, napoje różne. Tam robi kawę, zobaczcie, mleka nalał. Skondensowanego do kubka, cukru nasypał, okej, okay? To mi zaraz zaleje kawą z usta i to wszystko. I kawa gotowa, pyszka. Tak, o Jezu, jeszcze to najlepsze, że nie kawa Insta, tylko taki koncentrat kawowy. Słuchajcie, właśnie mi rozwalili system. Po prostu rozwalili mi mózg. Siedzieliśmy tutaj w tej części wagonu. No to mówię do Kasi, chodź przyjdziemy zaraz. Siedzieliśmy dwa rzędy dalej, nie? Przejdziemy do tego drugiego i wysiądziemy, nie? Ten dziad, ten tutaj zobacz jak macha. Jest to kurde dzikusy jedna. Zamknął mi przed nosem wagon. Przejście z wagonu do wagonu. Kazał iść, wjeść przez cały mój wagon. Żeby wyjść. Co za system w ogóle. Dobra, bierzemy graba. No, thank you. Bierzemy graba. Zaraz się zorientuję, ile będzie grab kosztował. Albo taksówkę weźmiemy, nie wiem, sam w sumie. I pojedziemy do hotelu najpierw, a później na dworzec. Autobusowy, żeby kupić, ogarnąć się z biletami. I tak wygląda dworzec, pociąg kolejowy, tak wygląda dworzec kolejowy w Hue. No i idziemy z taksóweczką, bo podleciał na dworcu gościu, że taksówka najpierw 150, później krzyknął 100, a to powinno 70 kosztować. Zobaczymy właśnie, bo to jest 3,5 km, pokazuje mapa. Jedziemy po Hue. Trąbili się, teraz się zatrzymał, jedziemy dalej. No i dojechaliśmy do hotelu, 3,5 km wyszło i zapłaciliśmy 51 tysięcy, a nie kurde 150 albo 100, jak tam później krzyknął. Co za ludzie, także jeżeli ktoś przyjedzie do Wietnamu, to zawsze trzeba pytać, znaczy najlepiej łapać taksówkę i pytać się o włączenie taksometru. Bo często tanio wychodzi. Wietnam potrafi rozwalać banie, ten gościu sobie idzie z tym składką, ptaszkami jakimiś. I co? Na spacer je wyprowadza po prostu. Powiesi na drzewko? Tak, powiesi na drzewko i zostawi pewnie. No idziemy teraz, bo tak, spytaliśmy się u naszego właściciela hostelu, za ile nam załatwia bilety. Powiedział 450, było parę miesięcy temu. Więc teraz pójdziemy na dworzec i zobaczymy, ile kosztuje tak naprawdę ta usługa. Mistrzowie ładowania. Fajna jest ta uliczka tutaj, okolica. Ciekawa. To co lubimy, życie. Zobaczyć trochę, ich podejrzeć. Się myślałem, że jestem podglądaczem świata. Zobaczcie, jak oni mieszkają. Po prostu nieład artystyczny. I dochodzimy właśnie zaraz tu po lewo. Ma być dworzec autobusowy. Co? Idzie atrakcja. Cześć. Hello.
Nie powiedzieli nic, ale się gapili. No dobra. Tam dalej, chyba za stacją, mam, rozumiem, że jest dworzec. Tak. Teraz trzeba patrzeć się na te, na napisy, gdzie jest Savanakhet, musimy znaleźć. Czy tutaj? Cholera wie. Gdzie się... Tu jest gdzieś, o jest, tak? Gdzie ty wypatrzyłaś? A tu Hue Savanakhet jest faktycznie napis. Jednak napis się nie zgadzał, trzeba było gdzieś iść dalej. 8.00, tak. 8.00. Czy 19.01 pewnie nie jeździ albo coś takiego, no i tam nie wiadomo o co chodzi. Dobra. Będziemy szukać, tylko że gdzie to kupić bilet? Rozumiecie? Roman kupuje bilet. Ja paszport mam pokazać. Nie wiem po co, bo to paszport nie jest odpisywany w ogóle. No ale trzeba, jest zasadę. Problem pulsami. Zobaczcie, jakie ma siedzisko chłopina. Jest niezłe. A jednak pani chyba wpisuje ten paszport do biletu na tu. Słuchajcie, no mamy bilety, faktycznie po 300 tysięcy, tamten za 450 oferował, więc chciał na sobie tutaj przyciąć. No, taki jest bilet, po prostu mamy miejsce, jest cena właśnie wpisana na dole. Wszystko jest ok. Mamy bilecik, także jedziemy jutro do Laosu. Właśnie, zakład fryzjerski, naprawy od razu jakieś. Wszystko się odbywa na ulicach. W ogóle chciałem powiedzieć, że my jesteśmy jedynymi białasami, jedynymi pieszymi, którzy chodzą na piechotę, bo wszyscy jeżdżą motorkami. Cały czas idziemy właśnie tą główną, taką, nie wiem, że główną, ale jedną z głównych ulic, to jest sklep zoologiczny. Tu sklep z nie wiem czym, z żyrandolami, nie. Z czymś, nie wiem z czym to było. Obok pasze jakieś, albo ziarna, obok materiały i sukienki, meble. Rozumiecie to? I zaraz obok rozumiem, że naprawa siedzeń do motorków. Pan szyje od razu. Ruch jest bardzo mocny, no ale taka jedna z główniejszych chyba ulic w tym mieście. A my próbujemy się gdzieś dostać właśnie do starej części miasta. Kroczki się robią. Kasia się cieszy, że kroczki się robią. I generalnie też Kasia wyczytała, że tutaj w tym, to miasto jest takie, ta starówka jest dosyć stara, że czas się zatrzyma w latach 80. Więc chciałbym tu też zobaczyć, jestem ciekaw tego. Przeszliśmy już chyba z kilometra albo półtora, jak wcześniej powiedziałem, że jesteśmy jedynymi pieszymi, którzy chodzą po chodnikach. Znaczy, czasami po chodnikach, czasami po jezdni, bo nie zawsze się da. Mamy rzeczkę, a jest jaki tam syf? Jakiś bazarek tam chyba jest. Wyrzucają śmieci, wodę wylewają, wszystko tam się idzie do rzeki. Tak, bazar, owoce widzę. Hoanku. Nie wiem, czy dobrze wymówiłem, ale na bank, to oni właśnie chyba robią, mają bazary właśnie w takich budynkach i na zewnątrz też całym. Te owoce głównie. Dużo tego wszystkiego. A tu sklep spożywczy, kiosk, znaczy się, gdzie napchane wszystkiego. Wieże i świątynka. Ciekawe, czy będą chcieli nas przejechać. Dobra, idziemy na wprost. Niech objeżdżają nas. Dokładnie tak. Taki system. Ten telefon. Zaraz na niego trzeba zrobić. Bu! Zobaczcie, ci też mają swoją wieżę Eiffla. A tu po drugiej stronie jakaś świątynka. Piękna. Czy kolory oddaje, czy nie? Właśnie brama i tutaj. Super, fajnie to wygląda. No tu już jest budynek, który został postawiony na pewno po wojnie. Tam jest Saigon Bank.
Tu pan pompuje koła i zalewa paliwka, rozumiem. Albo wulkanizacja może, albo naprawa po prostu z motorków na ulicy. Także na razie to to miasto jakoś tak po prostu, takie zwykłe miasto, czy miasto. Niczym nie powala, niczym nie zachwyca za bardzo. No tu są takie budynki starsze, ciekawsze. No ale takich budynków też dużo już widzieliśmy różnych. I już ten, dochodzimy do takiego miejsca bardziej, znaczy turystycznego, powiedziałbym, do centrum ścisłego. I zaczynają się potrafiać biali ludzie. Myślę, że dużo tutaj będzie. Chociaż Hue chyba nie jest popularnym miejscem, jeżeli chodzi o wycieczki. Ja nie wiem, człowiek się naczyta tych różnych blogów, myśli, że to miasto jest po prostu w ruinie. Nie? Co? Że mówię, że człowiek się naczyta blogów, tak. Naogląda się wideo, myśli, że to miasto jest w zupełnej ruinie, a tu normalnie funkcjonujące miasto. Wszystko jest jakby... Rozumiem, że my idziemy w centrum, ale kurde, no wiecie, zniszczone po wojnie dostało i tak dalej. No faktycznie tu może gdzieś przebiegała niedaleko linia demarkacyjna, no tak, chyba tak. Ale generalnie, no, czy jakoś tak inna się różni od reszty Wietnamu? No nie powiedziałbym. No ale Da Nang to jest kurort, to wiesz, wielki wypasiony kurort, jeden z chyba z najpopularniejszych. Znaczy, bo to wiesz, to jest takie centrum, no ale zobacz, jakby są białasy, ale nie tak dużo. Też dużo jest różnych wycieczek do kupienia. Zobacz, na DMZ właśnie tą linię demarkacyjną. Demilitaryzacyjna, kurde, ja nie wiem, czy ja dobrze mówiłem. Generalnie, sprawdziłem na TripAdvisor, co tu jest ciekawego w Hue. Są pałace, jakieś tam stare, zamek cesarski, czy coś takiego. Spróbujemy tam dojść, chociaż Kasia pobcierała sobie stopy i nie wiem, nie za bardzo chcę tam ciągnąć. I rzeka. Rzeka się nazywa rzeka perfumowa. Perfume River, nie wiem, to się wymawia prawidłowo. Więc idziemy to zaraz obadać, czy ona pachnie rzeczywiście perfumami, czy nie. Joke. Suchar. Już nas zaatakowały babki. 200 tysięcy tutaj można zapłacić. 150, but we don't want, thank you. We don't want, we will go on foot. No, zobaczcie, jaka twarda jest. Widzicie? Trzeba być twardym, a nie miękkim. Zobaczcie, jaki ten. Zobacz, 100, we don't want, we want to go on foot. Thank you. Zobaczcie, po prostu nie mogę z nią. Zobaczcie, kurde, stamtąd z parkingu poleciały, nie? Desperacja, bo nie ma turystów. Tak. Mi się wydaje, że zobaczcie, ile łódek stoi, wszystko, nic nie jest wykorzystane. Także... No, rozumiesz to? 200 odchodzimy, 150 i jedziemy dalej, 100 za godzinę, nie? Wieczór się zbliża. Słuchajcie, po prostu się włóczymy jak... Nie powiem kto. Ci tutaj gdzieś jadą wszyscy. Kasia sobie obtarła znowu palce. Wspaniałe konwersy. No. Ci tymi łódkami pływają, nie wiem co oglądają tutaj. Wybrzeże piękne. A my spróbujemy tam dojść do tego, tam gdzie jest flaga. Tak, właśnie tak zauważyliśmy, jak siedzieliśmy, to że bardzo dużo, często się słyszy język francuski i taki wniosek, Na Trang jest dla Rosjan, Da Nang jest dla Chińczyków, a to miejsce jest bardziej dla Francuzów. No nie wiem, chyba wiem, właśnie chyba dlatego tutaj nikt nie przyjeżdża, bo tu nic nie ma za bardzo w tym Hue. Ja myślę, że przyjeżdżałem po to, żeby wycieczki wykupić na właśnie tą strefę zdemilitaryzowaną albo do jaskini. My w ogóle spotkaliśmy Niemca, z którym jechaliśmy jakiś czas temu, parę dni temu w pociągu. No i on właśnie mówi, że wykupił wycieczkę do jaskini, że jutro jedzie. No a tu jest ta smutna strona Wietnamu. Ludzie biedni, tutaj pani, nie wiem, narąbana czy co? No śpi na moście, nie? To jest przykre akurat. Czy ktoś jest w stanie mi powiedzieć, co to za zwierzę? Myślisz, że to pies? Myślisz? O Jezu, no już przestań. A to? Serio? Z jednym rogiem? Bo ten ogrodnik się zmachnął. A tu kobra? Taka kobra. No żmija, zobacz, tu kobra. No czasami. No tak mi się wydaje, że tak. A tu jakiś smok? No proszę, właśnie to co pokazywałem. Pani podjechała,
i powietrze sprzedałem do kół. Właśnie Kasia stwierdziła, powiedziała, że jest spragniona i weszliśmy do tam, do sklepiku takiego, o, takiego po prostu przy ulicy, po wodę. No i pytamy się o cenę oczywiście, nie? 20. Od razu z tyłu zwrot. Idziemy. No, 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 10, 10, 10. Co za po prostu ludzie. I jakby rozumiem, że większość nie, ten wie, że wie, nie wie, ile powinno kosztować, czyli ja nie wiem, o co chodzi, na czym oni, na co oni liczą. My dochodzimy do tego pałacu już w końcu. Naganiasz, pokazuje mapę i będzie nas woził tam po tym, po wszystkim, nie? No my pieszo. I kurde, idzie, krzyczy. No czuję się napastowany trochę. Co? Piękna flaga. Jak romantycznie to wiewa. Znaczy, chcę powiedzieć, że jest takie parcie na turystę, że kół, że jak w Maroko trochę. Trochę tak. No właśnie powiedziałem, że czuję się trochę napastowany. No przecież kurwa, ma już drogi ile. Zobacz, jedzie. Trąbi. Ciężko przejść przez tą bramę. Już oczywiście kolejny nawoływacz. No ja myślałem, że tu coś ciekawszego jest. A tu po prostu plac. Nie, rozumiem, że tam za murami jeszcze dalszymi coś jeszcze może być. Ale już może być pozamykane. No, czy oni tutaj oferują jeżdżenie i faktycznie no, lepiej by było, żeby nas obwiózł po tym miejscu. Ale no co, zobaczymy mury, bo zaraz będziemy spadać. No i tutaj właśnie do tego miasta. Nie wiem, czy to miasta, jak to nazwać, Imperial City. Miasto imperialne? Miasto carskie? Wejście jest do 17.30 niestety, a jest godzina już 17.46. Znowu, jak my się spóźniliśmy. Bo my nie planowaliśmy za bardzo tutaj nic zwiedzać, tylko właśnie Hue traktujemy jako miejsce takie przystankowe, przesiadkowe. Szybko przyjechaliśmy, bo ja myślałem, że pociąg będzie 2,5 godziny jechał, a jechał 3, myślałem, że 3,5, a jechał 2,5, więc mieliśmy jeszcze właśnie trochę czasu, więc po prostu poszliśmy połazić i poszukać jeszcze zaraz. Będziemy szukać jedzenia, to jest kolejna przygoda zawsze. A co my będziemy jeść? Nie wiadomo, co można zjeść, bo oczywiście nie ogarniamy tych ich menu po wietnamsku. To jest problem. No i generalnie tylko jedzonko, zaraz robimy jeszcze jakieś zakupy na jutro, żeby na tą 10-godzinną podróż mieć coś do jedzenia i tyle, i będziemy zwijać się do hotelu. Z jednej strony tak było i z drugiej strony też jakaś taka, ja nie wiem, czy to jest, co to jest, taki ganek, weranda, coś takiego podejrzewam. Kiedyś tutaj cesarzowie się przechadzali na pewno nad rzekę, żeby powąchać perfumów. Perfum. No, spytamy się po prostu, ale co? Beef rice noodle na przykład, ja bym chciał. Crab noodle, zobacz. I to jest w zupie, rozumiem, nie? Bumbo hue, tak? To jest ten hue z beef rice noodles, tak? I po prostu to jest, wiesz, w zupie właśnie podawane, nie? No, a to jest ryż? To jest ryż jakiś, a nie wiem, o co chodzi, czemu jakby ten ryż jakoś jest osobno. No dobra, wymagamy? Zobaczcie, co tu jest. Nie, możemy ten, tak. Kasia się ustanowiła. Ja wziąłem po prostu, poprosiłem z miksem różnych rzeczy po prostu i tyle. No i zaraz będziemy jeść w końcu. No i tak, ja złożyłem swoją zupkę bun. Ja poprosiłem z miksem różnych mięs. Widzę pulpecik, jest wieprzowina. Kasia ma ryż. Z krewetkami on jest, tak? No, krewetka wyprodukowała, dała tylko zapach. A, okej, okay. No ta tam została w patelni. No i dali w ogóle bułki, co jest nietypowe. Więc ja sobie namiksowałem już ostre, zrobiłem bardzo mocno, bo dodałem sobie takie skóry świńskie w papryce. Tu tutaj są. Znaczy jest dużo papryki, ja wziąłem same skóry. A i tak już jest ostre. Warzywa nie wiem, po co, do czego to są, bo są takie dziwne, jak, nie takie jak zawsze. Ale zobaczcie to. To jest klops, jakiś pulpet, ale mięso.
taki kawał. Dobra, smacznego. Jeszcze nigdzie w Wietnamie nie oferowano mi ziołoleku, ziół relaksacyjnych, a tutaj w Hue, jeżeli chcesz coś się zbombać, to jest, myślę, że właściwe miejsce. Podjeżdżają, sami się pytają i proponują. Już dwa razy. Jeden mi pokazywał na dłoni woreczek, a drugi właśnie przed chwilą podjechał i mówił: chcesz? To co, tym smacznym akcentem będziemy kończyć ten odcinek. Ta zupka mi smakowała, Kasi ryż, no to by też smakował ten ryż? Spoko, okej. Okay. Zabrakło krewetki, tak zachęcająco leżała ta krewetka w patelni, no ale nie było ci dane, tak. Nie, moja zupka spoko była, naprawdę smaczna. Fajna, zwłaszcza kiedy się przyprawi, to jest konkret, ma power. Słuchajcie, kończymy ten odcinek, widzimy się w następnym. Jutro przyjeżdżamy do Samanakert, jak już wspominałem, do Laosu. Jeżeli chce ktoś rozważyć subskrypcję, to zapraszam. Komentarze, łapki w górę, mile widziane. I do zobaczenia. Siema. A to jest nasza kolacja. Robiliśmy się 16,5 km. No, żeśmy się nachodzili na tym, po tym Hue. Kasia obtarła sobie palce. Szalona. I kupiliśmy dzisiaj bagietkę i pasztę, żeby sobie trochę kanapki na drogę zrobić. No. Ale jesteśmy głodni, właśnie to wpieprzamy. No bo dzisiaj rano zjedliśmy bagietki, w tym w Da Nang po jednej bagietce. A później dopiero tutaj te zupy, no generalnie i ryż, nie były to duże porcje. Więc taka oto kolacja. Jutro będzie głód? Jutro zjemy coś, znajdziemy. Pacha. Dobranoc. Dobranoc.